Suma dnia, Michał Trzaśniewski, witam Państwa. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej oddalił skargę Polski i Węgier na tak zwany mechanizm warunkowości. Został on przyjęty rozporządzeniem Rady i Parlamentu Europejskiego w grudniu 2020 roku. Mechanizm praworządności uzależnia wypłacanie pieniędzy z budżetu Unii od poszanowania zasad państwa prawa. To data w tym sensie historyczna, ponura data, która jest zapamiętana i zapisana w podręcznikach historii, ale to nie koniec bitwy o polską wolność w Unii Europejskiej, o wolną Unię Europejską, bo pamiętajmy, że polityka ma to do siebie, że jest procesem. Dzisiaj zostały zmienione traktaty w taki sposób, żeby móc szantażować nasz kraj pod dowolnym pretekstem. Węgrzy dzisiaj spotykają się z zarzutami Komisji Europejskiej pod kątem ustawy dotyczącej funkcjonowania organizacji LGBT w węgierskich szkołach. Komisja Europejska chce im odbierać fundusze właśnie wobec takiej ustawy. W Polsce podobną niedawno przyjęliśmy, media niektóre ochrzciły ją mianem Lex Czarnek i Węgrzy obawiały się realnie, że z tego tytułu będą odbierane fundusze. Gdzie tutaj jest sądownictwo, gdzie to jest praworządność? A nawet ocena stanu walki z korupcją w państwie członkowskim. Wskazałem Państwu, że podstawa blokowania środków może wynikać nie z realnej oceny, Polska to podnosiła w swojej skardze, Węgrzy również, tylko subiektywnej ocenie ryzyka, czyli czegoś, co może wystąpić, ale może też również nie wystąpić. Jest ocenne, polityczne. I dowolnie Komisja Europejska będzie mogła wskazywać, w tym państwie widzimy ryzyko, że nie walczy się z korupcją. I co? I będą blokowane środki. Według opozycji tak zwany mechanizm praworządności jest właściwym rozwiązaniem, a Polska jest państwem autorytarnym. Unia Europejska to nie jest tylko wspólnota gospodarcza, to jest także wspólnota wartości, wspólnota prawa. Mechanizm warunkowości ma chronić pieniądze Unii przed bezkarnością autorytarnych polityków, przed rozkradaniem pieniędzy przez złodziei, obywateli, przed sędziami, którzy są towarzyskimi odkryciami prezesa. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej chroni interesy obywateli, a nie autorytarnej władzy. I dzisiejsze orzeczenie ma bardzo duże znaczenie dla całej Europy, nie tylko dla Polski. Dzisiejsze orzeczenie to jest klęska polityki Orbana, Kaczyńskiego, którzy chcieli tylnymi drzwiami doprowadzić do takiej sytuacji, że będą łamali praworządność, niszczyli demokrację i nie będą ponosili żadnych konsekwencji dalej, mogąc czerpać w pełni ze wsparcia finansowego Unii. I dzisiaj Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej powiedział nie, to jest niemożliwe, jeżeli wchodzisz do klubu, w którym obowiązują pewne zasady, to musisz tych zasad przestrzegać tak jak każdy. Dzisiaj wygrali obywatele, przegrali autorytarni politycy. O postanowieniu TSUE w sprawie mechanizmu praworządności debatowali eurodeputowani. Chciałbym zaapelować, aby państwo zamiast wywierać nieuprawnione naciski na Komisję Europejską, dali sobie spokój z tymi pełnymi emfazy i politycznego, ideologicznego zacietrzewienia tyradami, tylko wczytali się w uzasadnienie dzisiejszej decyzji ETS-u. Zapisano tam expressis verbis, że przewidzianą procedurę można zainicjować tylko wtedy, gdy istnieje uzasadnione dowody, że naruszanie zasad prawa wpływa lub stwarza poważne ryzyko wpływu w sposób wystarczająco bezpośredni na należyte zarządzanie finansami w ramach budżetu Unii lub na ochronę jej interesów finansowych. A Polska, jeżeli chodzi o wydatkowanie środków unijnych, jest na samym szczycie państw, wobec których nie ma żadnych zastrzeżeń. Prawda jest taka, że do tak delikatnej materii jak reforma wymiaru sprawiedliwości zabraliście się ze złamaniem konstytucji, procedur, z subtelnością maczugi w atmosferze nagonki na sędziów, na opozycję, a potem się dziwicie, że wszyscy się tego wystraszyli i uznali, że wprowadzacie zamordyzm. Dzisiaj żadne żale nie pomogą. Jedynym przedmiotem decyzji jest to, czy zrobicie to, co potrzebne, aby Polska dostała 770 miliardów złotych, czyli 80 tysięcy złotych na każdą polską rodzinę, czy nie? Teraz czekamy, czy Komisja będzie się zachowywać zgodnie z tym wyrokiem
i podejmując swoje działania wobec jakiegoś państwa członkowskiego, będzie się starała wykazać rzeczywisty związek przypuszczalnych nieprawidłowości w zakresie stosowania i funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości z nieprawidłowym wydawaniem środków unijnych. Czy też komisja, łamiąc zasady praworządności, będzie się kierowała ideologicznymi hasłami, które tu padają na tej sali, i nadużywała swoich kompetencji. Premier Mateusz Morawiecki odwiedził tereny przy granicy z Białorusią, gdzie trwa budowa zapory. Jestem tutaj, żeby jeszcze raz powiedzieć, że polska granica to jest świętość. Że ten, który nie potrafi obronić swojej granicy, jednocześnie też naraża się na ogromne niebezpieczeństwo. Nie jest szanowany przez innych i pokazuje swoją słabość. Polska, Polacy należą do tych państw, tych narodów, które bronią swoich granic, bo ta granica jest też uświęcona krwią, krwią naszych przodków. Dlatego jest ona naszą świętością. Nie tak dawno temu niektórzy wyśmiewali się z tego, że chcemy tę granicę chronić. Nie uważali, że ten atak migrantów na granicę jest czymś nadzwyczajnym. Sądzono, że wystarczy przepuścić tych migrantów. Szanowni Państwo, dzisiaj mielibyśmy może już nie dziesiątki tysięcy, ale setki tysięcy migrantów sprowadzonych z Bliskiego Wschodu, którzy by de facto kompromitowali Polskę poprzez to, że polska granica mogłaby być przekraczana w dowolny sposób. Za naszymi plecami to jest tylko jeden z elementów, pierwsze elementy. Ale pamiętajmy, że oprócz tej zapory fizycznej będzie ten odcinek naszpikowany elektroniką. Oczywiście będą tu czujniki, sensory, kamery. Media, powołując się na źródła w amerykańskim wywiadzie, twierdziły, że atak Rosji na Ukrainę nastąpi dzisiaj. O sprawie mówił ambasador Ukrainy w Polsce Andrii Deszczyca. Oczekiwaliśmy, może cały świat nawet oczekiwał, że w dniu dzisiejszym dojdzie do ataku, do inwazji ze strony Rosji, ale nie doszło. No i to były te informacje w publikatorach. The Sun chociażby, na całym ważny dziennik brytyjski, mówił, druga w nocy 16 lutego, czyli już miało być za nami. To nie nastąpiło. Dlaczego, jak pan ambasador myśli? Uważam, że jednak te wysiłki dyplomatyczno-polityczne, które w ostatnich tygodniach zostały przeprowadzone przez liderów państw prawie całego świata, i rozmowy z Putinem, i konsultacje pomiędzy sobą, ale też takie bardziej twarde stanowisko i Ukrainy, i twarde stanowisko Zachodu. I te dość mocne wypowiedzi, nawet wczorajsze prezydenta Bidena, jednak działają na Kreml, i takie decyzje, które mają zapaść w ostatnią chwili, jednak są wstrzymywane. Zdaniem pana ambasadora, zdaniem wywiadu ukraińskiego, taka pełnoskalowa inwazja była możliwa? Uważamy, że Rosja się do takiej inwazji przygotowuje. Wciąż jest, ta sytuacja nie została rozstrzygnięta w dniu dzisiejszym, bo wojska rosyjskie wciąż stoją. Wciąż mamy zagrożenie. Zachód zapowiada, że jeżeli Rosja zaatakuje Ukrainę, to wtedy zostaną nałożone dewastujące sankcje. Według doktora Szymona Kardasia sankcje te jednak najprawdopodobniej nie dotkną importu rosyjskiego gazu i ropy. A to eksport tych węglowodorów zapewnia budżetowi Rosji nawet 30% dochodów. 1/3 w rynku gazowym europejskim to jest gaz rosyjski, mniej więcej 1/3 w rynku naftowym to jest ropa rosyjska. Trudno sobie wyobrazić, żeby z dnia na dzień, niezależnie od tego oczywiście, że no, w przypadku ropy jest trochę łatwiej, bo jest ten rynek ma też inną specyfikę, można tutaj wykorzystywać te szlaki morskie i możliwość sprowadzania ropy z różnych kierunków. W przypadku gazu jest trochę trudniej, no bo to jest bardziej
uzależnione z jednej strony od gazociągów, które biegną konkretnymi szlakami, a z drugiej strony no, terminale LNG, ale wiemy, że tutaj też jakby te możliwości nie są tak całkowicie otwarte w odniesieniu do wszystkich odbiorców. Więc krótko mówiąc, trudno sobie wyobrazić, by z dnia na dzień, czy z roku na rok można było tę zależność zredukować do zera albo do takich poziomów, które nie miałyby charakteru newralgicznego. To jest jednak zależność i to zależność, która się pewnie jeszcze przez jakiś czas utrzyma. No i tak samo z rosyjskiego punktu widzenia, tak? Znaczy, niezależnie od tego, co Rosjanie mówią o tym, że budują sobie alternatywę w Azji, tak? Zawarto niedawno nowy kontrakt, Gazprom zawarł niedawno nowy kontrakt z chińską państwową firmą CNPC i też się chwali, że tutaj budujemy alternatywę w Chinach, ale też jak popatrzymy na liczby, te maksymalne poziomy, które Rosjanie mogą osiągnąć dopiero gdzieś no, w drugiej połowie lat 20. tego roku, jeśli idzie o dostawy do Chin, czyli 50 miliardów metrów sześciennych, jak zestawimy sobie z prawie 200 miliardami, które trafiają do Europy w ostatnim czasie, w ostatnich latach, no to jest nieporównywalne, jeśli chodzi o znaczenie, tak? I mam wrażenie, że Rosjanie też nie odwrócą i nie będą w stanie i też nie są zainteresowani, żeby w krótkim, czy średnim, czy nawet, nie wiem, 10-15-letnim horyzoncie te sytuacje odwracać. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński udzielił wywiadu Polskiemu Radiu. Był pytany między innymi o sprawę ewentualnej agresji Rosji na Ukrainę. Przełom to już jest może zbyt odważne słowo, ale dzisiaj sytuacja wydaje się lepsza niż wczoraj czy przedwczoraj. Nie można niczego w tej chwili rozstrzygać. I jedno jest pewne, Rosja wykorzystuje swoje siły zbrojne po to, żeby co najmniej destabilizować Ukrainę i utrudniać jej życie w taki sposób, który z punktu widzenia i prawa międzynarodowego i dobrych obyczajów jest niedopuszczalny. Ale to nie oznacza, że to wszystko musi się skończyć agresją zbrojną. Jest w tej chwili więcej znacznie podstaw niż jeszcze 48 godzin temu, żeby sądzić, że tak nie będzie, to znaczy, że nie będzie tej agresji. Natomiast sytuacja do normy wróciłaby wtedy, kiedy po prostu ta agresja byłaby zupełnie wykluczona. No, dzisiaj nie mogę powiedzieć, że tak jest. Jarosław Kaczyński był pytany także o Polski Ład. Mówił, że na razie trudno uznać go za sukces. To trzeba naprawić. Wyciągnięto już część konsekwencji personalnych, bo tutaj popełniono naprawdę bardzo poważne błędy. Przy czym tym błędem fundamentalnym było to, że w istocie powierzono przygotowywanie tego systemu podatkowego ludziom, którzy, jak mi się wydaje, byli całkowicie niezainteresowani w tym, by to przedsięwzięcie się udało. Przy czym nie mówię tutaj o panach ministrach, młodych ludziach, którzy nadzorowali całe przedsięwzięcie, tylko mówię o tych, którzy to realnie przygotowali, bo przecież to jest przygotowywane przez departamenty, przez ludzi, którzy pełnią różne ważne, merytoryczne funkcje, w tym wypadku w Ministerstwie Finansów. Najważniejsze dla obywateli, dla adresatów Polskiego Ładu jest to, żeby te wszystkie niedostatki, rzeczywiście często drastyczne, zostały naprawione i jestem głęboko przekonany, że to zostanie naprawione. I kiedy pracownicy budżetu państwa będą pewni, jakie pieniądze dostaną po końcu najbliższego miesiąca? Panie redaktorze, chcę być nadmiernie odważny, bo to jest wszystko bardzo skomplikowana sprawa, ale sądzę, że to jest kwestia co najwyżej 2-3 miesięcy i oczywiście wszystkie te straty, które wiele osób rzeczywiście poniosło, zostaną wyrównane. To wszystko w sumie dnia. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia jutro. Dobrej nocy.